A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Fallout 2. Navarro prawie rozpracowane, tam jeszcze tylko kilka wieżyczek zostało na zewnątrz, ale to już nie będzie problemów. Zgodnie z planem, nawet nie snajperką, tylko młotem, a jeszcze psa trzeba naprawić. Młotem je porobię. Oczywiście wcześniej założę pancerz Tesli, żeby odporność na plazmę wzrosła. I powinno być w miarę bezpiecznie. Motywator K9. No dobra, to idziemy do psa, tak? Idziemy naprawić psa od razu. Do domu wrócimy, w piecu napalimy. Naprawimy psa. Tutaj stoi, czeka. Jakoś tak to szło, nie? Zobaczymy. Motywator. Witam i do usług. Czy masz już mój motywator? Mam go tutaj. A więc zainstaluj go, proszę, proszę, proszę. Dobra, spokój, Szarik. Zaraz będzie to wszystko porobione. Motywator K9. Dosyć ciężki. A sprawdzałem ten silnik w ogóle, który też znalazłem. On nie jest do niczego potrzebny. Będzie można się go pozbyć. Bo on też jest taki ciężkawy, nie? Tutaj i uwaga, uwaga, to się nie tak wkłada. Czy masz pewność, że wiesz, co robisz? Nie wiem, jakiś test chyba naprawy tutaj się wykonuje. Miejmy nadzieję, że nie będę musiał... Tak, udało się naprawić K9, 3500 punktów doświadczenia. Czy mam do ciebie dołączyć? Możesz. Do usług. Mamy psa w drużynie. No to mamy w tej chwili 4 pancernych, robota i psa, Szarika, naprawionego. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Odległość między nami... nie, lepiej, żeby nie był blisko mnie, bo jeszcze mu się jakaś krzywda stanie. Niech on sobie jest tam, gdzie jest. Zobaczymy opcję walki. No, broni to mu nie możemy dać. Pancerz pewnie tam jakiś swój ma. Pewnie nie za dobry, ale... O, taki pieseł, 127 punktów zdrowia, walka wręcz, że tak to sobie nazwali, obciążenie 175, dużo obrażeń ma, takich gryzących, 16 aż i dużo punktów akcji. Także dużo razy mógłby pewnie dziabnąć, ale wolałbym, żeby on się trzymał z dala i żeby się raczej nie wtrącał do walki, więc no seria się nie da tutaj serii zmienić. Znaczy, no ogólnie jakby trybu tego ataku, serię ugryzień to on robi na pewno, jakby kogoś zaatakował. Ucieczka, no lepiej, żeby się trzymał z dala, damy mu tutaj. Chociaż ja mu pewnie nie każę się ruszać, więc to nie ma wielkiego znaczenia. Wybór broni, no wiadomo, nie może być. Odległość, zostań tam, gdzie jesteś. Jak się walka rozpocznie, lepiej niech on stoi w miejscu i nic nie robi. Atakowanie. Tutaj wszystko jedno. Niech będzie najbliższy. Czyli w momencie, jakby ktoś do niego podszedł, no to wtedy zacznie działać. No i tutaj nope. Czyli mamy takiego psa fajnego. Weźmiemy go ze sobą i będziemy rozpracowywać wieżyczki, dystans odpowiedni. Nie możemy z nim pogadać o jego przeszłości. Co on by miał tam zapisane w swojej pamięci, to by mógł nam opowiedzieć, no ale widzę, że nie bardzo. Nie ma takiego czegoś. No dobra. Jest pieseł. 3500 punktów doświadczenia. Jeżeli będę chciał wieżyczki rozpracowywać, trzeba na pewno Cassidy'ego sprawdzić, bo on sobie przestawia różne opcje, żeby nie zaczął za mną chodzić. A inni to powinni mieć już tam dobrze wszystko ustawione. Odległość, o właśnie, odległość, zostań tam, gdzie jesteś. No, przy okazji możemy mu tutaj też porobić to, co zwykle. Bo dzisiaj będziemy z Navarro wyjeżdżać, po drodze mogą być jakieś wydarzenia, to lepiej, żeby to wszystko było tutaj dobrze poustawiane, w miarę. Dobra, więc Cassidy'ego mamy z głowy. A, no robota jeszcze można by tam przestawić na szybko, żeby gdzieś się nie rozjeżdżał. Szyk, trzymaj się blisko mnie, do widzenia. No dobra, jest młot, no ten pancerz trzeba będzie... dobra, zostawmy na razie tutaj na przykład w biurku. Tylko chwila, bo muszę go zdjąć.
Nie mogę go zdjąć, jak mam biurko stargetowane. Już tutaj jakieś przeciążenie potężne. Zostawmy na razie to wszystko w biurku. W ogóle... A to coś mi się pomyliło, że był jakiś młot, który można było zasilać, ale to chyba nie było takiego czegoś w Falloutie dwójce, nie? Po prostu był taki młot jako broń biała, ale nie zasilany. No to taki młot zamiast baseballa będziemy wykorzystywać. Dobra, to zostawię, na razie to wszystko zostawię, bo ten pancerz Tesli trochę ciężkawy. Wszystko tutaj zostawię. Pancerz Tesli. Kto ma jakiś pancerz Tesli dla mnie? Vic, ty masz? Tutaj blisko stoisz, tak jakbyś miał. O, ma dwa. Dobra, niech mi go da. Ja sobie tam wyjdę na powierzchnię. I rozpracuję wieżyczki. 54 na... No dobra, no jakieś steampaki. Może nawet te większe sobie wezmę jednak. Jakby jednak jakaś wieżyczka ominęła pancerz krytycznie, to się będziemy podleczać. Okej, okay. Teraz dużo postaci mamy w drużynie. Ja mam nadzieję, że nie będzie problemów, żeby w ogóle po wjeździe tą windą się jakoś tam przemieszczać. Bo to z tym szponem to na przykład były problemy. No, z psem też mogą być problemy. No ale sprawdzimy sobie. Jest pieseł. No ta, i nie mogę przechodzić. O, ale zaraz. Jeżeli bym ich poprzestawiał... Aha, tu się walka odnawia, to nie poprzestawiam, tak? Na tyle mało postaci w tej bazie, że już system nie może stwierdzić, czy chce mi tę walkę zakończyć, czy nie chce zakończyć. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Może tamtą, chociaż nie ma chyba różnicy, którą windą wjadę. Ta winda jest dosyć w porządku. Dobra, może jakieś inne ustawienie teraz będzie. Jeszcze raz na górę. Może mnie przepuszczą. Przepuszczą mnie? Nie przepuszczą mnie. Dobra, w takim razie wiecie, jak zrobimy? Zrobimy to w sposób następujący. O, się to wszystko komplikuje. Wyjdziemy sobie tą drogą. Tą drogą... No dobra, tą drogą, gdzie tutaj tego Xarna mogłem wypuścić, ale on się i tak blisko mnie trzymał cały czas. To powinno... Aha, karta magnetyczna tutaj też potrzebna cały czas. Mimo, że już raz ją wykorzystywałem, to... Dzięki karcie udaje się otworzyć drzwi, spoko. Karta magnetyczna. Ale jak wyjadę z Navarro, ona już chyba nie będzie potrzebna, nie? To różne karty są potrzebne do różnych miejscówek. Kiedyś tam w elektrowni były karty potrzebne. Kiedyś tam w tej bazie wojskowej, gdzie Skynet był, to jeszcze inne karty. Tutaj jeszcze inna karta. O, tutaj już się porozjeżdżali. Pójdziemy sobie tym oficjalnym wejściem. Tylko tu trzeba uważać, bo tutaj ja pamiętam, jakieś pułapki były, nie? Pułapki i ogólnie tam lepiej nie wchodzić, jak jeszcze ci strażnicy stacjonują. Dobra. Pies taki powolny. O nie, on umie biegać. To żeby na pułapkę gdzieś nie wbiegał. Robot? Robot jest. Najlepiej by było iść po drodze. Tylko czy oni będą chcieli po drodze iść? Czy będą tankować pułapki? O, to jest pytanie. Ja to się tutaj po drodze przejdę. Zobaczymy. Czy będą szli po drodze? Pieseł idzie? Nie, idą po drodze. Aha, okej. Okay. Vic twierdzi, jakie pułapki? To na pewno nie ma pułapek. I tak sobie poszedł gdzieś jakiegoś grzyba zerwać, nie? No i tak wyszło. Nie szkodzi. Może go podleczę od razu. Jakimś steampaczkiem. Dużo zdrowia stracił. 38. Takim super steampakiem. Cassidy'ego lepiej tak nie leczyć, ale Vica jak najbardziej można. No dobra. No to tutaj... Oficjalne wejście do Navarro. O, właśnie tędy. Tutaj normalnie wieżyczki jakby działały, to by już ostrzeliwały. Tu jeszcze ci strażnicy stali, jacyś technicy pewnie, naukowcy. I by nie było tak łatwo. Tutaj chyba żadnych kontajnerów nie było. Idziemy jakoś tak zgodnie z ruchem wskazówek zegara i rozwalamy wieżyczki. Tutaj wszyscy mają czekać, jak jest... jak są te tury takie związane z walką.
i zobaczymy, wypróbujemy młot. Młot ma w ogóle dwa tryby ataku. Taki za 2 punkty akcji, z wycelowanego za 3, ale jeszcze oprócz wymachu ma pchnięcie. I to jest o 1 punkt akcji więcej. 3 oraz 4 z wycelowanego. Ja nie jestem pewien, czy to ma jakiś wtedy większy odrzut, bo to nie jest traktowane jako przebicie chyba, nie? No bo to są obrażenia obuchowe, jakbyśmy nie uderzali, więc wydaje mi się, że to jest po prostu taki większy odrzut. Odrzut może być zawsze z takiego młota. O, fajnie by było się tutaj jakoś tak wstrzelić, żeby to mnie... A może ja jakieś skradanie załączę? Nie wiem, czy to na wieżyczkę to jakoś może zadziałać fajnie z moim poziomem skradania. Pewnie nie, no ale... No dobra. Ale jakoś to będzie. Idziemy tutaj po ściance. Oho! Uwaga, uwaga! 6 punktów wytrzymałości! 12 i tak ładnie trafia. No sobie wyobraźcie, jakby nie było... Ile to ma ataków pancerza Tesli? A, pancerz Tesli... Ładna odporność. 10 tutaj, tak? Będziemy celować w soczewki, ale to jeszcze nie w tej turze się okazuje. Ale coś tu mogę klepnąć młotem. Za 14. Wybór celu zakończony. Okej. O, teraz tylko 2 ataki. No to ja mam za to 4 ataki wycelowane. Tłuczemy soczewki w czujniki. O, 91. O, i od razu uległy stłuczeniu. To już mnie nie będzie wieżyczka atakować. Możemy sobie tutaj na spokojnie nawalać po czujnikach w ciągu dalszym. Okej, jeszcze raz. Młotem. A może większe obrażenia by były z tego drugiego trybu ataku? Ta wieżyczka ma w ogóle pewnie jakieś absurdalne odporności na obrażenia fizyczne. Ale widzieliście? Z młota, jak atakuje młotem, a nie pastuchem, to już nie ma 95%. No bo młot nie ma tego perka 20% do celności, tylko ma perka z jakimś ulepszonym odrzutem. Więc trzeba by, jeżeli chciałbym z takiego młota korzystać, włożyć jednak więcej punktów w bronie białe jeszcze. I może bym tak zrobił nawet. Tylko tak, na razie to chciałbym może... Dobra, pójdę sobie tu. Rozpocznie się nowa tura. Chciałbym się podleczyć. Tym steampakiem to się trochę odciążę. Patrzcie, jak on leczy, fajnie. No ale to jest super steampak. Plus 56 punktów wytrzymałości tutaj wylosowało. Weźmy sobie do broni białej więcej. Mam 65 punktów. Niedługo nowy poziom, więc mogę sobie na to pozwolić. Tutaj 4 punkty chyba zabierało już, nie? 65, 61, no, 57, 53, 49, 5, 1, tutaj 37. Dobra, zostawmy na razie tak, jest 170%. Wygląda dobrze. Idziemy na następną wieżyczkę na skradaniu. Skradamy się do wieżyczki. Na początku 4 ataki były, bo pewnie inicjatywa, nie? Dwie tury jakby pod rząd, znaczy tury, no. Ataki. O, tutaj już 2, więc u mnie lepsza inicjatywa. Podchodzimy. Pancerz Tesli. Okej. Tutaj 2 ataki, a ja będę miał... No stąd bym pewnie nie mógł zaatakować, aczkolwiek sprawdzę, może. Może da radę. Da radę. To mam 2 ataki, może uda się stłuc z soczewki. 95% już jest. Czujniki. Nie ma nic o stłuczeniu. A teraz? Nie, jeszcze może mnie atakować. Za 9. Atak na cel za 11. Dobra, klepiemy dalej. Są stłuczone. Czyli już wieżyczka atakować nie może. Pudło. 5% szansy było na pudło. No ale tak to bywa. Znowu stłukłem soczewki, pewnie jakieś zapasowe. Błąd systemu czujników, wszystko się zgadza. No, tutaj niezły pancerz jakiś. Jest, wieżyczka zniszczona, druga. Idziemy dalej. Na skradaniu. Może się podleczę znowu. Podleczę się znowu super steampakiem.
Czyli pewnie na maksa, tak? 61, 53, aha, to jest nawet nie jest kwestia wylosowania, tylko po prostu się leczę na maksa. 161. Znaczy nie, że zawsze się uleczę na maksa, tylko że mogło pewnie wylosować więcej, ale pokazało mi tylko tyle, ile mnie wyleczyło. Dobra. Zbliżamy się do wieżyczki. Zobaczymy jak z inicjatywą... O! Ta wieżyczka mnie nie wyczuła. Skradanie zadziałało jakoś fajnie. Ale tylko jeden atak będę miał. No trudno. Może się uda stłuc soczewki za jednym zamachem. Chociaż później jeszcze mógłbym atak wygenerować taki niewycelowany. O... No nie udało się stłuc soczewek. Trudno. O! Ale udało się zniszczyć. 49? Jakiś dziwny krytyk wszedł. No dobra. O, ja myślałem, że krytyk taki śmiercionośny to może wejść tylko jak celujemy w konkretną część. To może to była jakaś wieżyczka ze zmniejszoną liczbą punktów wytrzymałości? Albo to dziwne by było. Nie, no to poziom trudności się sam nie zmienia. Wszystko jest w porządku. Dopchnięcie. No tutaj tak musi być. Latacz. Wszystko wziąłem z tych szafek chyba, nie? Tu jeszcze były te ogniwa, ale to po nie poszedłem, tak? Powinno być spoko. Co to jest za minus 3 punkty wytrzymałości? Halo? A czemu ja straciłem punkty wytrzymałości? Tu mam jakąś chorobę? A może dlatego, że... Nie, o co tu chodzi? Uzależnienie od antyradu? Ja mogę tracić wtedy wytrzymałość? Może się tym młotem przez przypadek uderzyłem w mały palec od stopy, na przykład? Jak wziąłem zamach? Nie wiem, o co chodzi. A może wieżyczka? Jak staje się nieaktywna, to jakiś impuls elektromagnetyczny, znaczy elektromagnetyczny to by mi krzywdy nie zrobił. Jakiś impuls elektryczny może wyrzuca z siebie i mnie rani. Nie wiem, o co chodzi, ale trzeba to obserwować. Co tu się dzieje właściwie? No okej. Następna wieżyczka będzie tam w narożniku. Tutaj wszystkie zwłoki już przeszukane chyba. Tutaj taka antena satelitarna, potężna. Pewnie, żeby mogli się komunikować z platformą wiertniczą, do której trzeba będzie w końcu kiedyś popłynąć. Ale to się jeszcze nie pali, nie? Jeszcze tych centrologów trzeba będzie tam rozpracować, plany latacza dostarczyć. Ja to właściwie nie wiem. Nie dam rady chyba. Nie dam rady chyba tego implantowania zrobić. Ej, ja tracę punkty wytrzymałości. Dlaczego? Proszę mi to wyjaśnić. Co tu się dzieje? Przecież nie mam żadnego niczego. What the fuck? Coś tu się dziwnego dzieje, nie wiem. Dobra, zbliżamy się. Unieszkodliwiamy wieżyczki na pewno. Czujniki. Nie wiem... O, są stłuczone. Czy ja dam radę to implantowanie zrobić, bo to jest naprawdę drogie. Ja tam sprawdzałem jeszcze w necie, się upewniałem. 40 tysięcy to kosztuje. Znaczy ja, gdybym miał to 40 tysięcy, to ja bym wolał sobie zrobić to implantowanie, niż płacić centrologom za ulepszanie pancerzy, na przykład. Bo pancerze to tam, wiecie, to tak bardziej też dla towarzyszy, no nie, a to głównie ja będę tankował. Wolałbym sobie implanty zainstalować. No te obrażenia, wiecie, laserowe, plazmowe, jeszcze dodatkowe odporności. No ale, nie wiem, chyba będzie trzeba jednak wybrać ulepszenie pancerzy dwóch. Bo jak sobie już tam wrócę z tej platformy i tam będę chciał jeszcze jakieś wydarzenia porobić na potrzeby serii, jakaś kasa pewnie wpadnie, to summa summarum pewnie i jedno i drugie zrobimy. O, no ale jednak nie będę farmił kasy wcześniej, przed wyprawą na platformę wiertniczą, bo zależy mi na tym, żeby utrzymać dobry czas. Jakby dotarcia do tej platformy. O, tutaj ta wieżyczka też mnie nie wyczuła. Mimo, że nie idę na skradaniu, halo. Jakoś tak od tylca tutaj ją podchodzę.
No dobrze, dobrze. To w takim razie może czujniki zostaną stłuczone. Na razie spudłowałem. Nope. Udało się. A! Nie masz wystarczająco dużo siły, by prawidłowo posługiwać się tą bronią. To może dlatego czasem się walę w palec od stopy i tracę punkty wytrzymałości. Muszę z tamtym drugim pancerzem się przemieszczać. No ale tu mi chodzi o to, żeby jednak mieć tę odporność, nie? A, to takie rzeczy. No to by wyjaśniało może co nieco. O kurde, tu mnie coś powaliło. Ej, za to, co? O, tego nie przewidziałem. Nic mi nie jest, spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Co to się właśnie stało? To był krytyk ignorujący pancerz każdego typu, nawet pancerz Tesli. Wszystko kalkulatoret. Teraz widzimy, ile tak naprawdę może odnowić Super Steampack. 75 punktów wytrzymałości tutaj przykładowo. Ej, no to było bardzo groźne. Dobra, 154, nic mi nie jest, 75. Jeszcze punkty zużyłem na wstanie tutaj. Dobra, czujniki. To była ta wieżyczka, którą jeszcze tak ostrzeliwałem ostatnio z tej snajperki. Ona miała bardzo mało punktów wytrzymałości już. Jednak, wiecie, tak stwierdziła, że to w ramach zemsty przybije mi pancerz. No, to było niezłe. Dobra, ta wieżyczka jest tak skierowana, że mnie raczej tutaj wyczuje. No, ale dobra, idziemy. O, tu jeszcze ten naukowiec był, pamiętacie? Go? Jest naukowiec. No właśnie, ja przecież nie mam dostatecznie dużo... Ej, halo. Dużo siły, żeby tą bronią się dobrze posługiwać. Ja zupełnie zapomniałem o tym. Dobra, kolejny Super Steampack. Jeszcze na wszelki wypadek jakiś taki mniejszy. Dobrze jest. Idziemy pod wieżyczkę. Naukowiec, laserem. Ale pancerz Tesli na laser też tutaj zapewnia dobrą odporność, także luzik. A co się dzieje z technikiem? Czemu technik traci wytrzymałość? A wiem! Tutaj w niego chyba strzelają. A z takiej odległości? Nie wiem, może tak być. Dobra, idziemy. Jeszcze nie dojdę, to na wszelki wypadek jeszcze jedno leczonko zrobimy. I jeszcze raz. To będzie chyba ostatnia wieżyczka. No i ten technik. Idziemy. Tak jest. Dwa ataki. Pak! Technik ginie. Kto tutaj tak strzelał? Nieważne, ale sięgnęli tego technika. Pomogli mi. Czujniki. Pyk. Uszkodzenia strukturalne. I bum. Tak, stłuczone, czyli już nie będzie ostrzałów. Możemy dobić wieżyczkę. No, to też mocno obrażenia spadły, jak ta siła, wiecie, jak te wymagania siły nie były spełnione do tego młota. Dlatego też to tak dłużej trwa. I jest, wieżyczka unieszkodliwiona. Świetnie. Ale jakbym miał na sobie tamten pancerz gorszy, a nie ten Tesli, to już byłby load tutaj. No, już tam mnie ładnie to strzeliwało. No dobra, skoro to była ostatnia wieżyczka, to powinienem móc zakończyć walkę. 2150 punktów doświadczenia. Zobaczymy sobie tego technika jeszcze, co on tutaj... Pistolet laserowy, tak? Spoko. Dobra. Muszę się jeszcze wrócić po mój pancerz. Wracamy się po pancerz. Aha, i znowu pies mnie będzie blokował. A może mnie nie będzie blokował? Nie, jak zjadę na dół, to nie będzie walki. Tutaj też już nie ma walki, więc nic mnie nie będzie blokować. Zawsze mogę ich przesuwać przecież. Te komputery to nie są jakieś ważne, nie? Ej, ja ciągle tracę punkty wytrzymałości. W tym miejscu. Coś tu jest nie tak.
Może jakaś procedura dziwna się odpaliła w Navarro. Ale to tylko ja tracę, a moi to... Ej, no co tu się dzieje? Może to jednak przez ten młot? On mi jakoś tak ciąży? Ja to zaraz sprawdzę. Dobra, zjeżdżamy na dół. Myślicie, że to może być powodem? Zobaczymy za chwilę. Jakbym ten młot na przykład odłożył sobie. Pancerz też odłożę zresztą. Założę tamten pancerz. Nie, no już chyba nie tracę tych punktów wytrzymałości. Dobra, odłożymy to, weźmiemy to. Założę go sobie, siłę dostanę. Tak jest, 195 udźwig. No teraz to taki młot, to ja mogę nosić bezproblemowo. Obrażenia będą większe, nie będzie żadnych kar. I w ogóle będzie super. No dobra, oddam tutaj Vickowi ten pancerz Tesli zaraz. Tylko czy ja to mogę wszystko podnieść z tą siłą moją? Mogę, teraz to już bezproblemowo. Robot chce wejść na miejsce psa, gdzie wcześniej pies sobie tutaj siedział. Okej, pancerz Tesli niech tu będzie. Kto tu jeszcze mógł coś dźwignąć, bo nie pamiętam. Victor już chyba nie bardzo, Cassidy chyba jeszcze coś mógł, nie? Jak to tam z nim było? Nie, Cassidy już na maksa. Ktoś jeszcze chyba... Ktoś jeszcze mógł coś wynieść. A, tutaj też nie. Aha, no pies może nosić, tak? Chociaż ktoś tam coś mówił, że pies nie może. Ej, czemu mi spadają punkty zdrowia? What the fuck? Idziemy z tej bazy. Dobra, później się będę orientował w sytuacji. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Wynosimy się stąd. Tą drogą taką w miarę bezpieczną, żeby nie przechodzić przez przez to pole minowe. Odłożyłem młot w tej chwili. Może młot jakiś napromieniowany. Ale patrzcie, teraz minus 6, a nie minus 3. Tak jakby to była plazma. Może ta plazma od wieżyczek jeszcze jakoś działa przez pewien czas. To tak było? Coś takiego? Tak jakby ta Tesla mnie lepiej chroniła przed plazmą, nawet taką rozłożoną w czasie. O, dziwna sprawa. No ale dobra. Może już jest wszystko w porządku. Ja sobie tutaj pozwolę wykorzystać... O, super steampack, żeby się odciążyć. Mamy tak dużo tych zwykłych steampacków, że... Dobrze jest. Plus 45. Jest pies. Przedmioty questowe, które miałem zdobyć, zdobyłem, czyli plany latacza. Mamy ten klucz. K9 naprawiony. Expa za niego dostałem. No dobra. Tę snajperkę sobie odłożę do bagażnika. No właściwie baseballa zostawimy na pamiątkę w moim worku. Tutaj specjalnym. Jak to się robiło? Tak, mogę włożyć. Mogę to później przełożyć. I będę z tego młota korzystał. No nie wiem, no tak mi przychodzi do głowy, że to jakaś musi... No to musi być plazma. Bo zmieniłem zbroję i nagle o połowę obrażenia spadły. Znaczy wiecie, tam niby Tesla to 20% daje większą odporność, ale wiecie jak to działa. Im bliżej 100%, tym więcej jakby absorbuje z matematycznego punktu widzenia. To tam pewnie prawie połowa wyjdzie. Może zaokrągla właśnie do połowy tych obrażeń zaabsorbowanych. Chociaż nie, aż tak, chociaż no, może by tak wyszło. Ile tam było? Dokładnie, momencik, tu jest plazma. 65? A Tesla dawała 85, tak? 85. Czyli normalnie jakby na przykład 100 obrażeń wchodziło, to jak zakładamy ten pancerz, to dostajemy 35.
dostajemy 35, a jak zakładamy Tesle, to dostajemy 15. Z 35 spada do 15. No to w zaokrągleniu ścina ta Tesla o 50% jeszcze obrażenia. No to te wieżyczki przy tym pancerzu to by mnie kosiły ostro. No to jest właśnie matma, nie? Trzeba brać pod uwagę, że nie tam tylko 20%, ale tutaj naprawdę ścina nieźle te obrażenia absorbując. No ale dobra, to już powinno być dobrze chyba. Nawet jeżeli to były jakieś jeszcze obrażenia od plazmy rozłożone w czasie, to już chyba wszystko dobrze. To zostawiamy. To sobie zostawiamy. No tej amunicji mam tutaj bardzo dużo, ale to już będzie dobrze. Aha, ja młot tutaj zostawiłem, a nie to. No i bierzemy ten młoteł. Mimo wszystko ta broń jest spoko. Chociaż nie, no właściwie w czym jest ta broń lepsza od tamtej? W celności. Ale jeżeli chcę sobie tutaj dalej punkty jeszcze ładować... O, teraz jeszcze bardziej wzrosły. 178, bo siła doszła. Jeżeli chciałbym tutaj punkty dawać, to bez bonusu do pancerza. Znaczy bez bonusu z pancerza do siły. Bym musiał tak do tego podchodzić. No, żebyśmy nie mieli tych kar do wydawania punktów umiejętności. Dobra, jedziemy, nie? Jedziemy, myślę, że pojedziemy sobie najpierw do Kryptopolis, bo potrzebujemy jeszcze jednego tego modułu, który zwiększa staty. Teraz mamy dużo siły, więc bezproblemowo w krypcie powinienem otworzyć drzwi do Reading po drodze. Zobaczymy, czy mają kasę. Możemy zajechać właściwie. Jakoś tak na krawędzi. Okej. Czyli centrum, tak? Nocą trafiłem. Ej, no jeszcze mi to zdrowie coś tutaj spada, ale już tak wolniej teraz. Przejechałem taką wielką odległość. A nie, to są te ostatnie wskaźniki, które miałem. 154, tak? Czy nie? Kurde, teraz to nie wiem. Ale nie, no chyba takie nowe. Ale już nie spada to w takim szybkim tempie. Czyli to musiały być obrażenia w czasie z tych laserów. Znaczy z tych laserów plazmowych, jakkolwiek by to nie brzmiało. Dobra, zobaczmy, czy jest kasa. Nie ma kasy. Nie ma kasy. Czyli tak często mi te obrażenia wchodziły, bo działało dużo efektów pewnie ze wszystkich wieżyczek, które mnie tam ostrzeliwały. A to jeszcze było teraz pewnie z tej ostatniej wieżyczki. Czyli jeszcze jakaś tam trójka i szóstka się trafiła. Nie wiem dokładnie, jak to działa. No dobra, w takim razie Modok nie, Gecko nie, Kryptopolis. Podmurze, bo tam też na podmurzu... No i już mi zdrowie nie schodzi, wszystko pod kontrolą. Na podmurzu też był jakiś kupiec, taki kasiasty. Przynajmniej jak na czasy, kiedy tutaj przybyłem. Teraz to on już taki kasiasty wcale dla mnie pewnie nie będzie. No ale zobaczymy. W ogóle muszę mieć jakieś przedmioty na handel. Zaczniemy sobie od Wika, na przykład, jeżeli chodzi o przedmioty handlowe. Chociaż nie, może od Sulika, bo Sulik to on ma mieć przy sobie przedmioty questowe, a nie przedmioty takie na handel. Więc jeżeli by miał, o właśnie, jakieś pistolety, silnika się pozbędziemy. Najszybciej jak się tylko da, jakiegoś pancerza. Jak jeszcze jakieś tańsze rzeczy by się przydało mieć przy sobie. Dobra, Wik, ty masz jakieś takie, o, na przykład coś takiego. O, coś takiego. Okej, okay, no ja teraz to mogę dźwigać sobie. Dzień dobry. Pan to tutaj wiem, że miał kasę. Co to za kasa, nie? Tam mu dysk kiedyś sprzedawałem. 219, z czym do ludzi w ogóle? A ten silnik za ile? A, 210, tak? 210, dobra. A ten, bo to już nie będzie potrzebne, to?
O, tak zrobimy. To już nie jest potrzebne. 219 wyciągamy. Mam 14 tysięcy. To jest na jedno ulepszenie pancerza u centrologów. A mogłem to 2000 wziąć od tego gościa, który był mi kasę winien, ale myślę, a niech ma, nie? No zupełnie nie pomyślałem, że przecież tej kasy to jeszcze dużo będzie potrzeba. Na tyle dużo, że to 2000 to w sumie też wielkiej różnicy nie robi, ale no to tak grosik do grosika i by się zebrało. Dzień dobry, obywatelu. Obywatel w takiej zbroi tutaj wpadł. O, tutaj. Tutaj na pewno możemy handlować. Chcę zobaczyć, co masz na stanie. 189. No dobrze. No i co ja tu mam dać? Pistolet laserowy za 1400. Dobra. To jest szczęśliwy dzień dla Kryptopolis dzisiaj. Zaraz. A nie mamy jeszcze jakichś takich... Wik, stój. Kto miał te granaty plazmowe? On miał granaty plazmowe, dobra. Granaty plazmowe, one tam troszkę... Chociaż nie, one też za 1000 były? Za ile one były? Nie, one były tańsze, one były za kilka setek. Dobra, co masz na składzie? Granaty plazmowe. O, steampaczki. Dobra, bierzemy. Bierzemy kasy, bierzemy steampaczki. 1200. 1200. Dobra, damy mu to. Za 1400. Może być. Pyk. Do Randala pójdziemy. On może mieć kasę, nie? Randal to może nawet będzie miał coś takiego. No, chociaż ja wiem, co on może mieć takiego dla nas na tym etapie. Kiedyś to mógł mieć jakieś fajne strzelby bojowe, amunicję przydatną, a teraz to... Teraz ja wiem... Co ty tu masz w ogóle? Steampaki ma, no dobre i to. Kasę bierzemy. Granaty, no tego to już nie trzeba, bo to tylko robot wykorzystuje tę amunicję i pewnie nie na długo już. Dałbym mu jakąś inną broń pewnie. Nie no, on tu nic nie ma. Tysiąc 1719, tak? No dobra, niech będzie tak. Steampaczki i trochę kasy. Na dzisiaj to wszystko. Tu nie było więcej żadnych takich handlarzy chyba kasiastych, nie? Idziemy do krypty. Trzeba się dostać do miejsca z tymi modułami takimi fajnymi, zwiększającymi statystyki. Znaczy tam jedna ta karta została taka, nie? Znaczy karta, no ten układ. Na poziomie drugim? To było? Tak, na poziomie drugim. Chyba ta szafka będzie, nie? Ale tu trzeba wszystko zobaczyć. Tutaj na przykład. Ja mogłem wtedy wejść, czy nie mogłem? Używając swej siły fizycznej otwierasz drzwi. Dobra, tu mnie nie było. Czyli nawet łomu nie muszę wykorzystywać. Aha, dobra, hydroprocesory tutaj są w tych pudłach. Czy tu będzie coś jeszcze szczególnego? Tu jakieś skrzynki gdzieś były? O, jest skrzynka, dobra, zobaczmy to. Okej, to nie zupełnie o to mi chodzi. No nie, to będą same hydroprocesory. Tak, to nie chcemy. Czy no chyba wszędzie. Tutaj te pudła, one ogólnie, te wszystkie pudła w tym kolorze mają hydroprocesory. Jeszcze tu sprawdzę, czy skrzynki gdzieś nie ma, nie ma. Nie, dobra. Te drzwi, czy ja te drzwi otwierałem? Uwaga. Tak, one już były otwierane, bo się otworzyły bezproblemowo. Nie było komunikatu o sile fizycznej. A tutaj... Nie było komunikatu o sile fizycznej. Tu też nie. No tutaj na pewno będzie komunikat, bo ta szafka będzie zawierała to, czego potrzebujemy. Tak, używając siły fizycznej, bla, bla, bla.
I tu jest jeszcze jakaś skrzynka, widzę. Dobra, to mogę wziąć. Nope. Czy tu jeszcze coś? Oprócz tej szafki? No tu pewnie będą hydroprocesory. No tak, hydroprocesory, ale to... Patrzcie na to. O, nawet jest metalowy pancerz, ale to ja go nie chcę. Ale tutaj czerwony moduł pamięciowy. Czerwony moduł pamięciowy, komputerowy moduł pamięciowy umożliwiający odczyt danych medycznych. Ten zawiera informacje dotyczące rozwijania siły. Jeszcze bardziej siłę będziemy mogli podnieść. Świetnie, to tutaj Sulik trzyma te wszystkie moduły pamięciowe. Mamy jeden czerwony, tutaj mamy niebieski, żółty, zielony, chyba wszystkie, nie? To charyzmy, siły, percepcji i inteligencji, tak? Był coś takiego. No dobra. To na pewno jest, bo teraz dostaniemy dostęp tam do tej kanciapy Bractwa, właściwie do wszystkich tych bunkrów Bractwa Stali i będzie można między innymi kombinować z tymi modułami właśnie. Okej, czyli to jest... poziom pierwszy... Tu już wszystko załatwione, tu były te dane dotyczące implantów, te szczepienia tu były. Dobra, to mamy załatwione. Od tej babki też ile mogłem expa wyciągnąć, tyle wyciągnąłem chyba. Życie mi już nie schodzi, czyli to taka była plazma. Ja w ogóle nie kojarzyłem tego motywu, że ta plazma ma jakieś rozłożone w czasie jeszcze obrażenia. No to takie rzeczy... To jak będziemy nagrywać kolejną serię z Fallouta 2, to już będę wiedział, tak? Nope. Jedna seria na kanale wystarczy. No przecież ja z żadnej gry bym nie nagrywał kilku serii, nie? I tak teraz ktoś wchodzi na kanał i liczy wszystkie serie z Diablo, nie? Dobra, idziemy do samochodu. Idziemy do samochodu i co teraz właściwie? A, czekaj, jeszcze się upewnię tutaj. Arojo, zdobądź geg dla swojego obozu. No niby jest zdobyty, tylko że mieszkańców tam nie było. Jak ich uwolnimy, to wszystko się dobrze skończy i będziemy tam rozwijać osadę jakąś kiedyś, tak? Nora, no tu jest wszystko fajnie. Klamat, wszystko fajnie. Modok. Wszystko fajnie. Kryptopolis. No Kryptopolis tutaj nic więcej nie. Gecko. Broken Hills. Noverino. Znajdź substancje blokujące endorfinę, żeby stworzyć lekarstwo na Jet. Ale co niby z tym jeszcze? Przecież jest stworzone. Znaczy stworzone. Czekajcie, coś jeszcze trzeba było z kimś zagadać po czasie? Ja te informacje dostarczałem. No to był ten doktor z Kryptopolis. A może trzeba z nim jeszcze zagadać po czasie? Dostaliśmy to lekarstwo. Nie, dostaliśmy lekarstwo. Ja nawet je zanosiłem tam do tego doktora. On tam tych górników miał potraktować tym lekarstwem dla Jet. No to było zakończone wszystko. Czy jeszcze można z kimś zagadać, żeby to tak oficjalnie zakończyć? Ej, nie, chyba nie. Nie wiem, czy to jakiś błąd? Gecko, Broken Hills. Nowe Rino. W Nowym Rino też to było tamte sprawy, kwestie związane z lekarstwem na Jet. Ej, może trzeba jeszcze zagadać z niektórymi postaciami. A pójdę jeszcze do tego doktora, co? Tutaj. Zobaczymy. Krypta 15, to nie sądzę. Republika Nowej Kalifornii, Krypta 13, Reading, San Francisco, no tu wiadomo, Navarro, naprawka 9, uwolnisz po na śmierci, który źle skończył. Ej, pójdę jeszcze do tego doktorka, no, znaczy doktorka, do tego naukowca.
A może do innego trzeba tu jeszcze iść, bo tu był jeszcze taki... Może ten jakoś może w tej klinice coś tu zrobić w kwestii tego lekarstwa na Jet. Czekaj, opieka lekarza. Implanty, no to on też może instalować, ale to nie mamy kasy, poza tym on chce drożej. Stary doktorek. Nie powinno być z nim problemów. Nie, to nie. Operacja wszczepienia. Nie potrzebuję opieki lekarza. Nie, tu nie. W sprawie tych implantów... No dobra, jeszcze zajrzę do tego. A. Możliwe, że to po prostu jest jakiś rodzaj błędu, że to się nie odhacza. Lekarstwo na Jet... Bo ja dostałem dwa lekarstwa, tak? Jedno dałem tam. Jedno mamy w bagażniku, czy gdzie to było, ale tu nikt tego jakoś specjalnie nie potrzebował, samego lekarstwa. Może ja to muszę mieć przy sobie, to lekarstwo? Żeby ktoś jeszcze mi coś o tym powiedział. Tylko nie wiem, czy ja to mam w bagażniku, czy Sulik to nosi? Ty Sulik, ty masz jakieś lekarstwo tutaj na Jet przy sobie? No nie, ja to chyba zostawiałem. To było w takiej ciemnej fiolce, nie? Jedno oddałem. O, się popsuł guzik tutaj znowu. Idę jeszcze zagadać z tym doktorem. Medyczna ekspertyza. Leczenie nie. To są te implanty. Nie. Nie wiem. Może to jest błąd. Wydaje mi się, że sprawę Jetu zakończyłem. Nie było chyba więcej postaci, które by chciały dostać wersję leku. Jedna była niby dla mnie, na wypadek gdybym ja był uzależniony od Jetu, to pamiętam, że był taki motyw. I jeszcze ta druga fiolka, żeby załatwić sprawę w tym Broken Hills z tymi górnikami. I to zrobiliśmy. Jakbym się faktycznie uzależnił od Jetu, to ja mam jeszcze na to ten środek niby zostawiony. To jakoś tak to miało działać chyba, jeżeli chodzi o tego questa. Dobra, jedziemy. Jedziemy do San Francisco. Może po drodze jakieś wydarzenie będzie fajne. Wezmę sobie detektor. Nawet... Tylko jeszcze zobaczę tak przy okazji. O to, no, mamy jeszcze jedno to antidotum, ale to... A to ma być takie dla mnie niby. Wezmę sobie to. Ustawimy tu. Będę miał młot teraz pod ręką. To potężny młot. Bandyci, nowe Reno. Może po drodze do nowego Reno. No w sumie... Może tam jakąś kasę dostali ci kupcy. Cyk. No niech będzie pasaż handlowy. Tylko gdzie ja wtedy samochód zostawię? Czy... No, może tak, zacznijmy od Alei 9. To wiem, że na pewno samochód będzie tutaj na parkingu. O. Bo czasami ten samochód zostaje tam w tej dzielnicy rodziny Wrightów. Ja nie wiem, jak ja bym wskazał pasaż handlowy, to gdzie by samochód został, później bym go szukał. Tutaj kocia łapka, nie no, pasaż handlowy. Zobaczymy Renesco i zobaczymy tego gościa od broni, tylko że jest noc. Musiałbym poczekać, nie? Ale to dobrze, poczytamy sobie w takim razie. Poczytamy sobie książki, żeby był dzień. Na przykład to. O, te książki też. Do sztuki przetrwania. Właściwie to naprawy nie potrzebuję za bardzo. Ta sztuka przetrwania mi się bardziej chyba przyda. Jedno, drugie, trzecie. Dobra, to i tak czytamy też. Jest widno. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to sztuka przetrwania 76, tylko dzięki czytaniu książek i tam jakichś porad traperskich. Naprawa w tej chwili 78%.
Jeszcze mogę czytać te książki do pierwszej pomocy. Nie potrzebuję tego, no ale jakby trzeba było na coś czekać, no to mogę je sobie poczytać. Pasaż handlowy. Rodziny wszystkie tutaj rozpracowane. Jestem członkiem rodziny Wright. Ej, a przecież jeszcze ten. Muszę mistrzostwo w boksie w Nowym Reno tutaj zdobyć. To może przy okazji, skoro tu jestem. Halo? Ej, no przecież. Dobra, najpierw tu jakiś handelek. Już się w sumie kończy odcinek pomału. Ale no, to trzeba o tym pamiętać. Ja mam teraz tutaj bardzo dobrą walkę wręcz. I mamy rękawice jeszcze tam w bagażniku, takie oszukańcze. Trzeba to wykorzystać. Zacznijmy od Renesco. Dawno u niego nie byłem. Może jakieś steampaczki ma, coś. Zobaczymy tu zaraz. Co ty tu właściwie sprzedajesz? Pokaż. No jest jakiś steampack. No ma trochę kasy, więc możemy od niego wziąć. Obraz Elvisa ma nawet. Dobra, 4000. Dobra, damy mu ten pancerz, on mi już się nie przyda. A trochę ciężkawy jest, więc niech mu będzie, to jest jego szczęśliwy dzień. Dobrze, zobaczymy też tego gościa od broni. Szybko, zanim mnie tu zablokują. Jak tam ksiądz? Zobaczymy, czy jest trzeźwy. Ale nie, chyba... No nie jest trzeźwy. No taki ksiądz. Czasem trzeźwy, czasem nie. Trzeba dobrze trafić, jak chcecie z nim pogadać. Dobra, tutaj otwarte. Zobaczmy... Towar, taki standardowy, bo ma jeszcze ten specjalny, nie? Tego już nie potrzebuję. Czy jest jakaś kasa? Nie ma kasy. Chyba. No nie ma kasy. Oferta specjalna. Może w ofercie specjalnej ma kasę. Aha, to mówiliście, że jest takie niby, że mógłbym to na upartego dać tam komuś i by było fajnie. A czy nie będziemy mieli czegoś lepszego tam z tego bunkra bractwa? Ej. Zamiast jakiegoś takiego pistoletu? Chyba tak. Nie biorę tego. Poza tym może się asortyment teraz przelosował w San Francisco? Może coś fajnego będą mieli na sprzedaż dla mnie? Dobra, wychodzimy stąd. To mistrzostwo w boksie to może mi trochę zająć, nie? Trochę tych walk będzie. Zostawimy to na następny odcinek, ale się przygotuję już. Przygotuję się pod tym względem, że zajdę do bagażnika, wezmę rękawice. Fajne. Tędy mogę przejść? No przecież dobrze, że mi się to przypomniało. To nawet expa dużo za to dostanę, nie? Za te walki. Ile mi w ogóle brakuje do poziomu? No aż tak dużo expa to chyba nie dostanę, ale no, to coś tam... Czy robimy jeszcze w tym odcinku to? Tak trochę kusi, nie? A chciałoby się... Chciałoby się to załatwić. Aha, tutaj mój samochód przecież. Rozpędziłem się troszkę. Jak wygląda sytuacja? Amunicję na pewno mógłbym dać robotowi. Stój! Handel. Mogę wziąć, żeby przy sobie mieć od razu jeszcze więcej sprzętu na handlenia. Może później. Nie samochód, bagażnik. Rękawice bokserskie. Gdzie to jest? Tutaj. To są te oszukańcze? Wzmocnione, tak jest. To są te wzmocnione. Musiałbym zrobić tak. Mam dużo punktów akcji dzięki takim rękawicom. Co? 158. Tutaj walka wręcz. Poziom bardzo dobry. No i chyba moglibyśmy właściwie, no chyba żadnych błędów nie będzie, nie? Tak jak było z tym smokiem. Dobra.
Chodźmy, ja jeszcze w tym odcinku ja bym to sobie zrobił. Trudno, będzie taki trochę dłuższy, może szybko pójdzie. Podleczę się na maksa. Zakupiłem znowu dużo steampaków, znaczy dużo, no to 77 mamy. No, na maksa uleczony. Z bonusem do siły, jakbym tam jeszcze w tym bractwie sobie załatwił, w tym bunkrze, z tego modułu, to by jeszcze łatwiej poszło. No ale nie, no to wystarczy już, nie? Powinno być dobrze. Mam dużo punktów akcji, obniżony ten koszt właśnie do walki wręcz i do broni białych, więc będzie dużo ataków, duża szansa na kryta. Jakoś tam to pójdzie. Najwyżej nie zdobędę mistrzostwa, jak jakiś krytyk by miał we mnie wejść. Może na wszelki wypadek zrobię zapis, jakby jakiś błąd miał wystąpić dziwny. Bo jeżeli błąd wystąpi, no to jestem gotów load zrobić, ale jeżeli po prostu przegram w uczciwej walce, no to... Znaczy w uczciwej walce, powiedział Procek, idąc z oszukanymi rękawicami, tak? No ale wiadomo, o co chodzi. Zapiszemy sobie gierkę na poprzednim zapisie, na przykład tutaj, w tym Navarro. Okej. I to trzeba zagadać z tym gościem małym, nie? Kiedy podchodzisz do Karła, ten przygląda ci się uważnie i wyjmuje z ust wykałaczkę. Te duży, czego ty tu szukasz? Kim jesteś? Co? Nikt ci nie mówił o mnie? O stewarcie? Stewarcie malutkim? Największym agencie bokserskim w Nowym Reno? Ktoś ci, chłopie, zrobił świnie, nie mówiąc o mnie. Wkłada wykołaczkę z powrotem do ust. Masz jakieś imię? Pracowałeś kiedyś w cyrku? Jestem Procur, chcę się boksować. Możesz mi to załatwić? Dam ci szansę, ale nic nie obiecuję. Biorąc cię na ring, oddaję ci przysługę. Biorę połowę każdej wygranej, żadnych dyskusji. Dobra, spoko, w porządku. No dobra, Stewart przygląda ci się. Potrzebne ci będzie imię, no wiesz, ksywa. Coś, co będzie dobrze brzmiało, potężnie, bezlitośnie. Coś jak Procur Huragan, Procur Bulldozer, coś takiego. Dobra, możemy sobie wybrać jakąś... W ogóle, jakie tu są opcje. Kręcąca Jenny, tłok. Wybraniec. O, wybraniec to ja już jestem w sumie. Wściekły byk. Jakieś takie indiańskie. Lamotta. Pług. No, pług jest niezły. Josh, klaneczka. Nancy. Łysy byk. O, to pasuje do mnie przecież. Łysy byk chce być. Wygląda na to, że ty i przeżuwacz doskonale się ze sobą dogadacie. Tylko nie odgryź zbyt wielu uszu. No to jak? Idziemy na ring? Zróbmy to, pewnie. A, to tutaj w nocy jakieś takie nielegalne walki. Chyba, nie no, są legalne. Panie i panowie, runda pierwsza, tak? Chłopcy i dziewczęta. Dzisiejszy mecz jest sponsorowany przez... Zgnilca. Kiedy już naprawdę musisz się czegoś napić i jest ci wszystko jedno, wybierz zgnilec. Oto w tym narożniku, pretendując do tytułu, ważąc 165 funtów prosto z pustkowi i od niedawna w Nowym Reno, staje do walki Łysy Byk. A w tym narożniku, ważący 181 funtów, znany, kochany Joku, czy jak to tam się mówi. A więc, co tu dodawać? Gotujmy się na niezłe lanie. Runda pierwsza. A, tu inicjatywę widzę, a, tu. Robot dźwiga za dużo rzeczy. Co to w ogóle za dziwne tutaj mi piszą? Trzeba będzie robota ogarnąć. No dobra, walczymy. Więc tak, w ogóle będę potrzebować takich chyba wycelowanych, nie? Uderzenie, uderzenie. Mamy takie rękawice. Może dać mu jeszcze podejść tutaj do mnie. Zobaczymy, jaka w ogóle będzie... Nie, dobra, idziemy. Zobaczymy, jaka w ogóle będzie szansa na trafienie z takiego wycelowanego. Nie jest jakoś tak super. No dobra, w głowę. Ho! O kurde. Odnosisz zwycięstwo w walce i zdobywasz 100 tysięcy punktów doświadczenia. Okej. A zwycięża... przez nokaut. Krwawy nokaut. Łysy byk.
No dobrze, Stuart uśmiecha się jak mały szakal. O, łysy byku, cholernie dobrze ci poszło. Wszystko w porządku? Czujesz się w porządku? Powiedz mi, jak się przygotujesz do następnej walki. Mogę zaczynać od razu, weźmy się do roboty. Wspaniale, jedźmy z tym koksem. Tutaj chyba sam się muszę leczyć, dlatego jest możliwość przerwy. Nie jestem pewien. Dobra. Panie i panowie, o 500 ekspa mam za tę pierwszą walkę. To ta stówka była za pokonanie tego boksera chyba. Chłopcy i dziewczęta. Dzisiejszy mecz jest sponsorowany przez... Piwo Jądrowy Łyk. Kiedy twojej skórze brakuje tego wyjątkowego połysku, wybierz piwo Jądrowy Łyk. Oto w tym narożniku, pretendując do tytułu, ważąc 165 funtów prosto z pustkowi i od niedawna wdowy Merlin, staje do walki łysy byk. A w tym narożniku, ważący 177 funtów, znany, kochany Pete McKinley. Kinley, jak tam było? A więc co tu dodawać? No tak, kolejny przeciwnik. A fajna albosem będzie ta babka, co tu chodzi naokoło i ogłasza, która to runda, nie? Może. No robot dźwiga za dużo rzeczy, no wiemy. Dobrze, dobrze. Dobra, podejdziemy do tego taktycznie, bo to już jakiś taki potężniejszy przeciwnik. Cyk. Trochę odejdę. Niech on podejdzie. Obrócę się do niego. Tura. Idzie. Idzie. Sięgnę go? A nie sięgnę, muszę podejść delikatnie. Szkoda, to będzie jeden atak mniej. Nie szkodzi, uderzenie. No w głowę. Pudło! O, dobry bokser. Za 10. No, jeszcze. Jeszcze raz spróbujemy. Ten już jakiś twardy jest. Dobra, mam jakieś uniki tutaj. Chyba sobie dołożę jeszcze do tych, do tej walki, bo tutaj będą coraz silniejsi, wiecie o co chodzi, nie? Głowę. Okej, 8. Dobrze, stówkę dostałem. Na razie. O, zwycięża? Kto? Przez nokaut, przez krwawy nokaut. Łysy byk. Stuart uśmiecha się jak mały szakal. Dobra, to jest to samo. Dobra, muszę chwilę odpocząć, potem mogę walczyć. Chwila. Momencik. 750 tutaj w ogóle jest. Czemu robot dźwiga za dużo rzeczy? Halo, proszę mi go pokazać, bo mnie wkurza ten komunikat tutaj ciągle. Opcje walki. Coś tu się stało dziwnego, no dobra. A, bo mu dołożyłem tę amunicję. No to okej, to on tak na styk tutaj był. Handel. Zaraz coś od niego wezmę. Wezmę od niego coś takiego. Aha, nie mogę tyle unieść, bo ja teraz nie mam tego pancerza na sobie. Dobra, później go jednak ogarniemy. Zmieniłem zdanie. Tylko zaraz moje... To są rękawice, to są wzmocnione. To musi być, tak? Ja sobie wezmę jeszcze jakieś punkciki tutaj. Walka wręcz, ej. Mam dużo tych punktów. Dojdzie jeszcze ta siła, więc ta celność do broni białej wzrośnie. Walka wręcz. Dołóżmy tak, nie wiem. Dobra, 120, teraz mogę mistrzostwo zdobywać chyba, co? Niech będzie, walka wręcz 120. Pyk. Dobra, Stuart, jestem gotowy, gdzie ty jesteś? A? Ja chcieć tłuc. Wspaniale, jedźmy z tym koksem. Dobra. Panie i panowie. Chłopcy i dziewczęta. Ciekawe kto teraz.
Dzisiejszy mecz jest sponsorowany przez... kocią łapkę. O, proszę. Kiedy czujesz to pragnienie, które musisz ugasić, idź do kociej łapki. Oto w tym narożniku, pretendując do tytułu, ważąc 165 funtów prosto z pustkowi i od niedawna w Nowym Rino staje do walki łysy byk. A w tym narożniku, ważący 189 funtów, znany, kochany, Ivan Holyfield. O kurde, będzie ostro. A więc, co tu dodawać? Gotujmy się na niezłe lanie. No, Holyfield, to już nie ma żartów, co? Aha, to teraz on chce, żebym ja pierwszy podchodził? Czy chce mieć dwie akcje pod rząd? To już taka taktyka tutaj. Biorę nas pod uwagę. Dołożę sobie pancerza. Przeczekując turę. Zobaczymy, czy on będzie miał dwie akcje pod rząd. Nie. Dobra, ja się odsunę. Dwanaście mam punktów akcji mimo tego przeciążenia. Nic się tutaj strasznego nie dzieje. No dobra, no to zobaczymy tu. Trzeba się obrócić. Okej, tura. Dodajemy pancerza. Znaczy takich uników jakby. O, kurde. Okej. Uderzenie. Mam 4 ataki. Jak to teraz wygląda? 80 na głowę. No nie ma łatwo, ale... O! Knockout! Klepiemy go dalej. Ale jak knockout, to chyba koniec, nie? Tak, to jest knockout. Ale przeżył. I nie dostałem expa za zabicie go niby, ale będzie exp za wygranie walki. A zwycięża przez knockout... Kto? Łysy byk. Dobra, chcemy odpocząć? On mnie tam nie zranił chyba, nie? O, dobra, od razu, weźmy się do roboty. Wspaniale, jedziemy z tym koksem. 1000 dostałem expa. Okej. Panie i panowie. Chłopcy i dziewczęta. Dzisiejszy mecz jest sponsorowany przez bronię z Nowego Rino. Kiedy chcesz kogoś zabić z bezpiecznej odległości, przyjdź do broni z Nowego Rino. No dobra, łysy byk, to ja. Wiadomo, i kto będzie moim przeciwnikiem? Znany, kochany przeżuwacz. Czy to jest jakiś finalny już ten, czy jeszcze nie? Nie wiem. Nie pamiętam takich rzeczy. Przeżuwacz. No, czeka. Czeka. A podejdę tak troszeczkę. Zobaczymy. Tura. Czas kopać ci tyłek. Nie można kopać, można tylko używać rąk. Proszę tak nie mówić. A, to było dobre. Dobra. Uwaga, uwaga. W głowę. Pudło. Głowę. Pudło. No, dobry jest. O, dostał. Za 5, mało. Okej. Teraz on. Nie odnoszę obrażeń, wiadomo. On mi walił z baniaka przecież, halo. Co to było? O, spadła szansa tutaj. Ale niewiele spadła. Za 8. A, uniki. Dobra, knockout. Krytyki wchodzą fajnie. W oczy. Okej. O, zwycięża kto? Przez knockout? Kto? Łysy byk. I co, to już koniec?
Dobra, zagadajmy. Teraz jest 2,5 tysiąca punktów doświadczenia. Jak leci, mistrzu? Aha, to już mam. Udało ci się rzucić tego skorowy syna. Jak się rzuca palenie. Dobra robota. Dzieciaku, pewno jadasz błyskawice i srasz gromami. Masz piąchy jak marzenie. No dobra, jestem mistrzem. A, momencik, momencik. Bokser zawodowy. Jesteś mistrzem północnej Kalifornii w wadze ciężkiej. Cieszysz się sławą, szacunkiem, miłością tłumów oraz premiami do umiejętności krzepa i walka wręcz. Aha, to jeszcze mi doszło. Jakiś tutaj bonus mi doszedł, tak? Coś tam, nie wiem. Walka wręcz na pewno, a ta krzepa to coś mi dodało gdzieś? Nie jestem pewien. Może udźwig mi się zwiększył, czy nie? Nieważne, w każdym razie mamy to. Mamy mistrzostwo w boksie. Jeszcze bardziej się zbliżyłem do poziomu kolejnego. No, trzeba to teraz ogarnąć. Zakładam z powrotem mój pancerz, żeby mieć tutaj udźwig porządny. No, teraz walka wręcz. Jeżeli siły więcej, to 133%, no ale chodzi o broń białą. 178 jakby co. Więc jest w porządku. No chyba dołożę jeszcze te punkty. Zanim się wzmocnię w bunkrze bractwa, zanim dostanę bonus do siły i po prostu będą mi więcej zabierać punktów przy braniu tutaj tych umiejętności, to jeszcze chyba te punkty wszystkie wydam. Może nawet te punkty, które dostanę za level, to wydam, później byśmy dopiero do tego bunkra poszli i bym sobie siłę jeszcze dołożył. To już wtedy na luzie mógłbym korzystać z tego młota. Nie musiałbym mieć bonusu do celności z pastucha. Tylko tu byśmy mieli zwiększone obrażenia, większy zasięg tym młotem i będzie dobrze, nie? Dobra, na razie niech będzie to, na razie niech będzie to. Rękawice mi już potrzebne chyba nie będą. Będę mógł je gdzieś odłożyć. Na przykład tutaj gdzieś do szafki pewnie, chociaż może gdzie indziej. Samochód jest? Nikt mi go nie ukradł? No to jeszcze w dzisiejszym odcinku mistrzostwo zdobyłem. Trochę się nam wydłużyło, ale... No ale niech tak będzie. Niech tak będzie. Jedziemy... No jedziemy chyba do tego San Francisco, nie? Do RNK mógłbym zajechać, zobaczyć jak tam z kasą, ale to tak... Ale to tak nie po drodze. Nie, jedziemy do San Francisco. Miejmy nadzieję, że tam mają dużo kasy, tak żeby na rzekę tu nie wjechać. Cyk. Cyk. Chinatown. Dojechałem tutaj za dnia. Dokładnie 12:15. Robot dźwiga za dużo rzeczy, tak? Ja może to od razu ogarnę. Nie może być tak, żeby robot dźwigał za dużo rzeczy. Wezmę sobie... No, będziemy tu handlować też, nie, więc wezmę to. A może wezmę jakieś to. Z dwa. Przecież uniosę, nie? No, już tak bardzo to nie uniosę. Okej. Okay. No, to niech będzie tak. A mógłbym chwilowo... Czekajcie. Aha, pieseł nie może niczego nosić. Pieseł nie może niczego nosić. Nie, dobra. Zostawiamy to. Zostawiamy te bonusy i już kolejny poziom doświadczenia na następny odcinek. Będę sobie ogarniał te bronie białe. Już tak finalnie. I myślę, że będzie wszystko dobrze. No i będzie trzeba sprawę z tymi centrologami tam załatwiać. A póki co, to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie.